Panie dyrektorze, panie ministrze, szanowni państwo, ja dziękuję za kontynuowanie tego pięknego zwyczaju wpisującego się w polską tradycję również drzewka świątecznego. To jest może szczególnie istotne, żebyśmy właśnie w tym zmieniającym się świecie europejskim, gdzie tradycje chrześcijańskie są coraz bardziej kwestionowane, zapomina się o tym, że Europa powstała na trzech nogach, na filozofii greckiej, na rzymskim prawie i na chrześcijaństwie. To zaczyna być kwestionowane, więc może my w Polsce szczególnie mamy pewnego rodzaju prawo i obowiązek, by przypominać sens świąt Bożego Narodzenia, nie świąt zimowych, nie Happy Holidays, tylko Merry Christmas. I bardzo się cieszę, że szkoły rolnicze, które przecież z jednej strony uczą bardzo konkretnej wiedzy na temat prowadzenia gospodarstw rolnych, na temat otoczenia rolnictwa, informują tych młodych ludzi, na czym polega złożoność pracy w rolnictwie, również pełnią funkcję edukacyjną, również edukują w tym, co dla Polski jest bardzo, bardzo ważne. Ten zwyczaj, silnie zakorzeniony w polskiej tradycji, również jest kontynuowany tu w Ministerstwie Rolnictwa. Ja pozdrawiam i pana uczniów, ale również wszystkich nauczycieli i uczniów wszystkich szkół rolniczych podległych Ministerstwu Rolnictwa, nadzorowanych przez pana ministra, sekretarza stanu Szymona Giżyńskiego. Chcę złożyć wszystkim bardzo serdeczne życzenia, przekonania, że to, czego się uczycie w tych szkołach, jest bardzo potrzebne Polsce, jest potrzebne w szczególności polskiemu rolnictwu, które ma przed sobą wielkie szanse, ale jest to zawód trudny, może jeden z najtrudniejszych, jakie są na rynku pracy, wymagający wielu złożonych umiejętności, wielu talentów z różnych dziedzin składających się w tej chwili na rolnictwo. Pozdrawiam uczniów, życzę dobrych postępów w nauce, pozdrawiam nauczycieli. Proszę, byście również ucząc te dzieci kształtowali ich postawy, ich sumienia, ich charaktery. To jest również obowiązek nauczycieli. A wszystkim życzę tego, co przy okazji świąt Bożego Narodzenia najczęściej życzymy: zdrowia, szczęścia, pomyślności, miłości, szacunku u innych, powodzenia w przyszłych planach życiowych. To dotyczy szczególnie tych, którzy niedługo będą kończyć naukę w tych szkołach rolniczych i pójdą do konkretnych prac, do konkretnych zawodów, do konkretnych firm, czy wrócą na gospodarstwa swoich rodziców. Wszystkiego dobrego. Niech nowonarodzone dzieci, niech Pan wszystkim Wam błogosławi. Szczęść Boże. Dziękuję. A teraz zawiesimy wątek.